Szczęść Boże, moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam z samego rana z dobrym Bożym Słowem. Zapraszam znowu do pilnego i uważnego wysłuchania. Z Ewangelii według świętego Jana. Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali najwyższą radę i rzekli: cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsca święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale tak, żeby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: cóż wam się zdaje, czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, aby go można było pojmać. Moi drodzy, bardzo ciekawe rzeczy dzieją się wokół osoby Pana Jezusa. W tych dniach słyszymy o tym nieustannie, o sporach Jezusa i z Żydami. Już teraz słyszymy w dzisiejszym fragmencie Ewangelii konkretne zabiegi związane z tym, żeby Jezusa pojmać, zabić. Zostaje nawet wypowiedziane proroctwo o Nim, że On zginie za naród. Już Jezus nawet w jakiś sposób, można by rzec, przestraszył się, ukrywa się. Zbierają się ludzie, pytają, co z Nim będzie, co z Nim zrobimy. Natomiast, moi drodzy, mamy dzisiaj podane też w tym fragmencie Ewangelii, po co to wszystko? Jaki jest cel tego, co Jezus ma przeżyć, z czym On się zresztą już wewnętrznie zmaga? Przecież Jezus wiedział, czego czeka, co Go czeka. Moi drodzy, i Pan Jezus wie, zna ten cel, a jest On ujęty w takich słowach tego dzisiejszego proroctwa, które wypowiada najwyższy kapłan Kajfasz. Posłuchajcie jeszcze raz. Najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale tak, żeby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Kochani, wielka misja Pana Jezusa, aby zbawić człowieka i pojednać wszystkich ludzi ze sobą. On to wiedział, On to czynił, On szedł w tą stronę, dokładnie znał cel tego wszystkiego, co robi. Na kanwie tego, w kontekście tych słów, chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj wszyscy zadali najprostsze i jednocześnie najtrudniejsze na świecie pytanie. Jaki jest sens mojego życia? Dlaczego ja właściwie jestem na tym świecie? Dlaczego dzisiaj tu jestem? Po co tu jestem? Spróbuj sobie dzisiaj tak prosto i zwyczajnie odpowiedzieć na to pytanie. Na nowo ustaw swój życiowy cel. Na nowo spróbuj się zastanowić, co masz do zrobienia. Ale nie dzisiaj do zrobienia, tylko że dlaczego robisz to, co robisz dzisiaj? Z jakiego powodu? Jaka jest twoja motywacja? Jak daleko sięga ten cel, który sobie stawiasz jako najwyższy, jako ostateczny? Kochani, proste i trudne jednocześnie pytanie, niech ono dzisiaj mocno w Twoim sercu i moim wybrzmi. Jaki jest sens mojego życia?